2 marca. Dalsza wiązanka z Pero. Grobowcem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństw i gorzkości. 3 rozdział 13-14. Dwight, młody, wielki ewangelista, został poproszony o przemówienie do więźniów w największym więzieniu w Nowym Jorku. Ponieważ nie było tam kaplicy lub odpowiedniego miejsca do głoszenia, przemawiał w przejściu między celami. W czasie kazania nie widział żadnego więźnia. Po kazaniu kierownik więzienia pozwolił mu na rozmowę przez kraty z niektórymi więźniami. Wkrótce odkrył, że większość nie słuchała jego kazania. Ewangelista zapytał niektórych, dlaczego znajdują się w więzieniu. Każdy z nich uważał się za niewinnego, fałszywie oskarżonego, wziętego za niewłaściwą osobę lub twierdził, że sędzia nie był mu przychylny. Nikt nie uznał swojej winy. Moody zaczynał odczuwać zniechęcenie. Wkrótce jednak znalazł się przed zapłakanym więźniem i zapytał go, dlaczego płacze. Z wielkim żalem mężczyzna powiedział: moje grzechy są tak wielkie, że nie jestem w stanie ich unieść. Moody odpowiedział: dziękuję Bogu za to. Nasze grzechy są tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie ich unieść. Właśnie to stara się Paweł wbić nam do głowy już od połowy 1 rozdziału. W rozważanych dzisiaj wersetach Paweł używa techniki wiązanki Pere. Cytuję psalm 5, 140, psalm 10. Wszystkie cytaty mają wiązek z naszymi ustami. Jezus wielokrotnie wskazywał, że charakter człowieka niewątpliwie objawia się w jego słowach. W Mateusza 12,34 czytamy, że z obfitości serca mówią usta. Przy innej okazji Jezus powiedział, co z ust wychodzi, pochodzi z serca. Apostoł Jakub pisze, że najtrudniej jest kontrolować język. Piotr to powiedział i ja też to wiem. Codziennie jesteśmy potępiani przez nasze słowa. Nasze grzechy, podobnie jak tego więźnia rozmawiającego z Moodym, są większe niż jesteśmy w stanie unieść. Bóg chce, abyśmy to rozumieli. Prosi nas, abyśmy pozwolili Mu je unieść.